Yo, witajcie kochani, jest godzina za 10:08. Wow, dlaczego tak wcześnie wstałam? Dlatego, że moja mama umówiła mnie dzisiaj do dentysty. Mama i Krzysztof smacznie sobie śpią, a ja z tatą na 8:00 przyjechałam do dentysty, a mama umówiła mnie na zdjęcie kamienia i na piaskowanie zębów, także no jestem ciekawa, czy będzie bolało, bo myślę, że ja to jestem taka wrażliwa w tym temacie, ale zobaczymy, na pewno wam wszystko powiem, jak było. Liczę na efekt, że zęby zrobią się troszeczkę jaśniejsze, trochę bardziej wybielone, no i że wszystko zostanie oczyszczone, także ja lecę do dentysty, bo już mam bardzo mało czasu. A jak już wrócę, to powiem wam, jak było, no i czy warto. Na pewno warto. I znowu kwiatki. Przepiękne różowe tulipany. Wczoraj tato kupił mamie. Zobaczcie, no ślicznie. U nas w domu wiosna. Mam od stomatologa estetycznego. Jestem już po piaskowaniu i po oczyszczaniu zęba, oczyściłam sobie kamień i dobra, pierwsza sprawa, czy bolało? Słuchajcie, ten zabieg nie należał do najsympatyczniejszych i do najprzyjemniejszych. Troszkę krwi było, bo wiadomo, tutaj wszędzie dziąsła, ząbki, góry, wszystko było oczyszczane. No i powiem wam szczerze, że teraz czuję ból, po prostu taka jestem spuchnięta jeszcze po znieczuleniu, ale warto, bo teraz zęby są takie delikatne, takie oczyszczone. Także jestem bardzo zadowolona. Za oczyszczanie chyba zapłaciłam 160 zł, za piaskowanie 100 zł, więc super. Teraz będę w Polsce jeszcze jakoś tam chyba na początku marca, także wybiorę się po raz kolejny. No i tak jak mówię, w ogóle wstawiłam wam zdjęcie na Instagram, wiele osób się obrzyło, bo napisałam, że bardzo dawno nie byłam u dentysty, tak naprawdę chodziło mi właśnie o piaskowanie i oczyszczanie zębów, ale tak, jestem posiadaczką zdrowych zębów, nie ma żadnych dziur, nie trzeba nic plombować, także jeżeli chodzi o moją jamę ustną, o moje uzębienie, to jestem bardzo zadowolona. A piaskowanie i oczyszczanie zębów polecam naprawdę dla wszystkich, tak jak mówię, nie jest to przyjemny zabieg, czuć taki lekki dyskomfort, lekki ból, ale da się wytrzymać, później ząbki są takie czyste, sterylne i oczyszczone. Jesteśmy już po zakupach i chciałam coś ponagrywać, ale pada deszcz. Wczoraj była piękna pogoda, padał śnieg, było biało i bardzo sympatycznie, natomiast dzisiaj pada deszcz, jest mokro i jest plucha, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj jest jeden z piękniejszych dni dla mnie, ponieważ na kanale przekroczyliśmy już 50 tysięcy subskrypcji i jak tylko wrócę do Londynu, to na pewno pojawi się filmik, podziękowania. No i te moje rozdanie petarda, które dla was obiecałam. Także my jedziemy zaraz do babci, jedziemy do sklepu zoologicznego, bo muszę kupić kilka smakołyków dla psiaków, dla kota. No a jeszcze się na pewno odezwę i powiem wam, jak bardzo dzisiaj się cieszę i jak dzisiaj wieczorem będziemy świętować. Na kanale Boogie Silver wybiło 50 tysięcy subskrypcji. Chciałabym wam jeszcze pokazać rzeczy, które dostałam od Kasi. Dostałam takie piękne, świąteczne reniferki. Zobaczcie, no są prześliczne. I to są wszystkie rzeczy, które jeszcze przyszły przed świętami i nie mogłam po prostu wcześniej ich zobaczyć, ale mama mi tutaj wszystko dzielnie trzymała. Oczywiście Kasia wysłała mi również moje ukochane kolczyki, kuleczki, które mam od niej i bardzo często noszę. I tutaj mam trzy bransoletki. Są po prostu cudowne. Ale ta różowa z nutką mnie najbardziej urzekła. Tutaj jest taki fajny łańcuch, który sobie zawiązujemy. To jest taki naszyjnik materiałowy, przepiękny. I poszewka na poduszkę z mopsem. Cudowne! Do Kasi standardowo linki znajdziecie na dole. A tutaj jeszcze od Maybelline jakiś czas temu dostałam nowe Baby Lips, także jestem bardzo zadowolona. No i karteczki świąteczne, których wam jeszcze nie pokazywałam i o których wam jeszcze nie mówiłam. Także zaraz podziękuję dziewczynom i zaraz wam te karteczki po prostu pokażę. Ok, pierwsza karteczka, przepiękna, jest, słuchajcie, od Anety. Także Aneto, pozdrawiam cię serdecznie, no i szkoda, że dopiero teraz mogłam je po prostu otrzymać i podziękować. Kolejna karteczka, również przepiękna, w takich odcieniach borda i złota, jest od Patrycji. Wszystkie karteczki przeczytałam, także dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie. To bardzo miłe z waszej strony, że przysyłacie karteczki, różnego rodzaju listy. Także super. Kolejna karteczka, też przepiękna, z reniferem, jest od, już szybciutko mówię, czekajcie,
od Gosi. Także pozdrawiamy Gosię również bardzo serdecznie. Następna karteczka jest od Pauliny. Dziękuję bardzo. Kolejna karteczka, którą dostałam, jest od Basi z Krakowa, także pozdrawiamy Basię, pozdrawiamy Kraków. Następna, z taką oto choiną, jest od Emilii z Torunia. Pozdrawiam serdecznie Toruń. W Toruniu miałam być przyjemność raz i naprawdę bardzo mi się podobało. Kolejna bardzo ładna karteczka jest od Ewy. Także pozdrawiamy Ewunię bardzo serdecznie. Ja Ewę chyba kojarzę, tak przynajmniej mi się wydaje, że Ewę kojarzę z Facebooka. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj mam koperty i mam jeszcze wspaniały list, ale to już zostawię dla siebie. Także za list również bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Basi, bardzo serdecznie Basiu dziękuję. Dostałam również małe upominki, bombkę, czekoladę, ale to już Wam wydaje mi się, że na Daily Boogie po prostu pokazywałam. Hej kochani, my już jesteśmy na lotnisku i właśnie wracamy do Londynu. Jesteśmy na Modlinie, mamy jeszcze około 1,5 godziny do odlotu, także siedzimy sobie na górze w kawiarni, no i chillujemy się. Zaraz Wam jeszcze pokażę Krzycha, pijemy sobie soczek, pijemy sobie wodę, może coś wszamiemy i zaraz będziemy się odprawiać. Lili, tak ślicznie śpisz? A tam śpi Lulu, zobaczcie. Wróciliśmy już do domku i powiem Wam, że tak tęskniliśmy za zwierzakami, naprawdę bardzo. I wiele z Was pyta się, co jest ze zwierzakami, jak wyjeżdżamy. Rodzice Krzyśka się nimi zajmują, przyjeżdżają do nas i tutaj są razem ze zwierzakami. Jest tu też mój brat ze swoją dziewczyną, także nie ma żadnego problemu. Tak pięknie rozrosły nam się lilie od Krzycha, takie pomarańczowe, oranżowe, które dostałam jakoś kilka dni przed wyjazdem. Wróciliśmy i zobaczcie, jak przepięknie rozkwitają i zapach unosi się po całym mieszkaniu. I zapomniałam Wam jeszcze wspomnieć, że będąc w Białymstoku byłam u swojej ukochanej brafiterki na ulicy Grochowej. Polecam serdecznie Brafiting, cudowna, cudowna pani brafiterka, która doradza super. I zakupiłam sobie kolejne staniki. Jeden taki, wiecie, sexy z różami w czarną koronkę, a drugi taki neonowy, codzienny. Także kolejne dwa staniki do mojej kolekcji.